Dzień dobry. Emilina Goski, psycholog seksualna, a także profesjonalistka w zdrowych relacjach, zapobieganiu przemocy seksualnej oraz molestowaniu. Autorka książki, którą dla Państwa przygotowałam, za swoją misję obrała nauczanie kobiet, aby żyły w swoim ciele, pewne swoich wartości i akceptowały same siebie. Choć każda z nas jest inna, to ta nasza inność jest normalna i wyjątkowa. To zdanie jest często powtarzane przez autorkę, czym podkreśla wyjątkowość każdej kobiety. Czasami mocno się trzymamy własnego samokrytycyzmu. Myślimy sobie, jeśli przestanę się biczować, spocznę na laurach, stanę się leniwa i nigdy się nie zmienię. Książka Ona ma siłę, zaskakujący poradnik seksualności dla kobiet, to kompendium wiedzy, która w szczegółowy i wartościowy sposób przedstawia problemy kobiet na całym świecie. Przykładowe historie pacjentek opisane w książce pozwalają na szybsze zrozumienie pewnych zjawisk. Kiedyś seksualność była tematem tabu. Nie było możliwości dowiedzenia się o wielu rzeczach ze żadnego źródła. Coraz częściej ludzie starają się zrozumieć sytuacje, z którymi się borykają, a także swoje emocje, im towarzyszące. Jak czujesz się ze swoimi emocjami? Chyba nikt z nas nie zagłębiał się tak w emocje jak autorka książki. Na przykład podczas złoszczenia zatrzymujemy się tylko na złości, a nie na innych głębszych emocjach, czyli na tym, jak my czujemy się z tą złością. Książka posiada podsumowanie od autorki po każdym rozdziale, a także przepisy odwołujące się do badań. Nie jest to pozycja szybka do przeczytania. Na pewno wymaga czasu, cierpliwości i skupienia, żeby wszystko na spokojnie zrozumieć. Jest to książka potrzebna na rynku wydawniczym, bo porusza różne problemy, o których nie nauczymy się w szkołach ani z internetu. Oczywiście nie ze wszystkimi rzeczami każda z nas musi się zgadzać. Autorka w ciekawy sposób tłumaczy motyw skarpetek w sypialni. Nie są one niczym złym. Dziękuję.